misją siostry Faustyny, dzięki temu, że ona szukała, jak ma zrealizować te pragnienie Jezusa i dzięki też pomocy księdza Sopockie ten obraz... Witam Państwa na transmisji na żywo na kanałach YouTube Radia Wnet i Czarnego Nieba, transmisji na żywo raportu z Kijowa. Oczekujemy na połączenie z anteną Radia Wnet. Nasz raport zacznie się po godzinie 9:30. Od razu zapraszam Państwa na kanał Czarne Niebo, zapraszam do subskrypcji w kanału Czarne Niebo, zapraszam do oglądania innych materiałów, nie tylko dzisiejszej transmisji na żywo, ale od razu ci z Państwa, którzy już nas widzą i którzy oczekują na połączenie, zdradzę, że dzisiaj naszym gościem będzie dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Mieroszewskiego i myślę, że bardzo ciekawe informacje pan dyrektor przedstawi dotyczące sytuacji przyszłości wojny na Ukrainie, także zachęcam do oglądania, do słuchania naszego programu. Na antenie jeszcze, na antenie Radia Wnet jeszcze trwa studio Wilno, zapewne kilka minut w oczekiwaniu na połączeniu z połączenie z Radiem Wnet. Zobaczycie Państwo planszę. Można też ten moment wykorzystać właśnie na subskrypcję naszego kanału, do czego jeszcze raz serdecznie zapraszam. I tak, i nie, powiem szczerze. Z jednej strony dzienniczek jest bardzo interesującą lekturą i bardzo mocno wprowadzającą w tajemnicę Bożego Miłosierdzia i może dać jakoś zrozumieć trochę, dlaczego Bóg potrzebuje dzisiaj w nasze czasy mówić o miłosierdziu, a z innej strony spotykam też ludzi, którzy bardzo często za przykładem siostry Faustyny chcą w swoim życiu duchowym, w swojej relacji z Bogiem też bardzo szczególnych doświadczeń, wizji, takiego namacalnego kontaktu z Panem Bogiem i to przynosi problem, bo trzeba z ludźmi mówić, że to są łaski, szczególne łaski, że tak normalnie to nikt Pana Jezusa nie widzi tak na żywo, że nikt z Nim nie rozmawia, ale tylko może przez Słowo Boże, przez Eucharystię, przez innych ludzi doświadczać i widzieć po prostu Jego jakieś prowadzenia, a też słuchając własnego sumienia, bo przez nasze sumienie przemawia Bóg. Ksiądz pełni posługę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, tutaj w Wilnie, gdzie jest wystawiony właśnie obraz Jezusa Miłosiernego. I czy może ksiądz pamięta w swojej posłudze, za czasów swojej historii, jakieś może sytuacje, może jakieś przykłady, z którymi mógłby się podzielić, kiedy właśnie wierni otrzymują te łaski? Czy bywały cuda, bo jest taki napis, że w sanktuarium dzieją się cuda. Czy ksiądz może poświadczyć o jakichś cudach, które widział, może doświadczył? Największe cuda, o których słyszę, to że ludzie, gdy przychodzą tam nawet na krótką, spontaniczną modlitwę, wychodzą zawsze przemienienie, uspokojenie i zawsze pragną żyć inaczej, zawsze pragną żyć nowym życiem. Coś odmienia się w ich sercu, gdy wpatrują się w te otwarte serce Pana Jezusa. Wstępuje naprawdę jakaś ufność. A takim dla mnie wielkim zaskoczeniem to było w ubiegłym roku, gdy do mnie dzwoni jakaś pewna pani, nieznajoma i mówi, że tu jej krewny, który już jest tak naprawdę na ostatnim etapie swojego życia, wie, że wkrótce umrze, po 30 czy 40 latach, po tym, gdy był namawiany do spowiedzi świętej, mówił nie, nie i nie. I on nic o tym nie wiedząc, akurat w tygodniu miłosierdzia, mówi dla niej, proszę, weź mnie do spowiedzi. I to jest tydzień miłosierdzia, ta kobieta do nas dzwoni, bo nie mamy schodków, żeby wejść do świątyni, bo już on nie mógł iść, już był schorowany tak, że już nie mógł przebrnąć przez jakieś schody, a nie mamy schodów, to ona go przywiozła, wprowadziliśmy go do konfesjonalu, usiadł, wyspowiadał się z całego życia. Normalnie się popłakałem. Mówię, co robisz teraz w swoim życiu? To jest, jak wiesz, że liczysz ostatnie godziny. On mówi, siedzę i wszystkim skulę i w telefonie dzwonię i przepraszam. Dzwonię i dziękuję. Dzwonię i proszę ich o modlitwę za mnie, bo bardzo mocno mówię, w życiu ludzi skrzywdziłem. To jest dla mnie największym cudem, gdy widzę, że ludzie nawet na końcu życia decydują się przyjąć od Boga łaskę, zacząć od nowa, a nigdy nie jest za późno. Dziękuję, proszę księdza, za to, że ksiądz właśnie w tygodniu miłosierdzia
mówi do słuchaczy i jest tutaj w hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki, aby się dzielić właśnie tą wieścią o miłosierdzie Bożym. Dziękuję ślicznie. Zapraszamy do Wilna. Szczęść Boże. Mówił ksiądz Waldemar Szerwiński z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie. Ja się z Państwem żegnam, bo wielkanocny koszyczek dobroci z Solecznik już tuż zaraz przybędzie do hospicjum. Jest to akcja w Solecznikach, którą organizuje Wydział Kultury, Turystyki i Sportu po to, żeby wesprzeć hospicjum, więc za chwilę będziemy mieli gości. Ja się z Państwem już teraz żegnam i życzę miłego dnia. Z Wami była Agata Antoniewicz. Pa, pa! Studio Wilno. Głos prosto z serca. Halo, halo, chłopaki. Jesteśmy. Reklama. Radio Wnet i Fundacja Salvatti wspierają media. Przekaż 1,5% podatku. W swoim rozliczeniu podatkowym podaj numer KRS 40309499. No czarne nie było 10 sekund. Wpisz Radio Wnet. Pamiętaj, koniecznie wpisz cel szczegółowy Radio Wnet. Po reklamie. Raport z Kijowa. Kwietnia 2024 roku, 771 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz. Nasza audycja na antenie Radia Wnet realizuje Stanisław Urbaniak. Można słuchać przez radio, ale zapraszam też do oglądania na kanale YouTube Czarne Niebo i na kanale YouTube Radio Wnet. Lech Rustecki i Piotr Mateusz Bobołowicz realizują nasz program. W nocy Rosja zaatakowała Ukrainę, używając 20 dronów Szachet. Obrona przeciwlotnicza zniszczyła 11 bez załogowców. W Charkowie odnotowano 4 trafienia w obiekty infrastruktury cywilnej, 4 osoby zginęły, 12 zostało rannych. W wyniku drugiej fali zginęło 3 ratowników. O tym wydarzeniu dzisiaj więcej będzie mówił Dmytro Antoniuk. Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski rozmawiał w Brukseli z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kulebą. Strony rozmawiały, w jaki sposób Polska może przyczynić się do obrony przestrzeni powietrznej Ukrainy przed rosyjskimi rakietami i jak chronić polską przestrzeń powietrzną przed ich wtargnięciem. Dmytro Kuleba podkreślił, że Ukraina musi jak najszybciej otrzymać wszystkie dostępne na świecie systemy Patriot. Minister transformacji cyfrowej Ukrainy Michajło Fedorow poinformował, że Ukraina 10-krotnie zwiększyła produkcję dronów o zasięgu powyżej 700 km i chce wyprodukować łącznie 1 000 000 bezzałogowców w 2024 roku. Do tematów wojny za chwilę powrócimy. Powrócimy w rozmowie z naszym gościem, którym dzisiaj jest pan dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pan doktor jest dzisiaj w Kijowie, łączymy się w związku z tym z Kijowem. Panie doktorze, jaka atmosfera w Kijowie, jaka sytuacja jest w Kijowie? No, w samym Kijowie jest od kilku dni spokojnie, w odróżnieniu od tego, co było tydzień, dwa tygodnie wcześniej i w odróżnieniu od tego, co jest w innych miastach Ukrainy, zwłaszcza w Charkowie, który jest bezustannie atakowany. Natomiast jeśli chodzi o takie nastroje związane z wojną, no to trzeba powiedzieć, że jest takie poczucie ewidentnego zmęczenia i przekonania, że czas nie gra na stronę Ukrainy. Ukraina przeszła już do obrony i tak naprawdę cały bieżący rok będzie poświęcony obronie i Ukraina liczy na to, że uda się poprzez obronę skuteczną wymęczyć nieco rosyjskie siły zbrojne, ale optymizmu na pewno w tym momencie nie ma. Z drugiej strony jest też przekonanie, że jeśli Ukraina zaprzestanie walczyć, to nie będzie Ukrainy, być może też nie będzie Ukraińców, więc Ukraina nie ma wyboru, tylko musi walczyć dalej. To jest taki ogólny wniosek, który płynie ze spotkań, które właśnie odbywam w Kijowie. To są zresztą spotkania związane z wizytą studyjną dla amerykańskich strategów, które Centrum Mieroszewskiego zorganizowało. Jutro będzie publiczna dyskusja na uniwersytecie na ten temat, więc mam też możliwość właśnie rozmów z ludźmi, którzy są naprawdę dobrze poinformowani, co się dzieje na Ukrainie. Na pewno nie ma upadku morale, ale nie jest dobrze.
Mówi pan o tych odczuciach ukraińskich, o tym, jak Ukraińcy to postrzegają, a jak pan przewiduje w takiej sytuacji w dalszy los wojny, czego możemy być świadkami, do czego zmierza ten konflikt? W tym momencie Ukraina przygotowuje się na najtrudniejsze być może tygodnie i miesiące od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny i wyparcia Rosjan spod Kijowa, czyli mam na myśli to, że w odróżnieniu od tego, co będzie latem, to wiosną są wciąż ogromne braki amunicji. Rosjanie przypuszczalnie szybciej wytrenują zmobilizowanych żołnierzy niż Ukraińców. No i oczywiście Rosja sobie może pozwolić i na znacznie większe straty osobowe, i na straty w sprzęcie. Europa w ostatnich tygodniach, czy nawet miesiącach, mocno wzmocniła produkcję tego, co jest na Ukrainie najpotrzebniejsze, czyli amunicji, proch jest potrzebny. Natomiast to wszystko z powodów technologicznych nadejdzie z opóźnieniem, więc to, czego się niektórzy, nie wszyscy, ale niektórzy moi rozmówcy ukraińscy obawiają, że Rosjanie podejmą próbę ofensywy, być może między Sumami a Charkowem, późną wiosną czy latem, i będą chcieli w ten sposób otoczyć części ukraińskich, odciąć od reszty Ukrainy, całą Ukrainę Wschodnią, no i być może wtedy przystąpić do jakiejś, może nie negocjacji, ale być może wtedy zaproponują jakąś próbę rozejmu, dlatego że z tych informacji, które ja mam, wynika, że straty rosyjskie są po prostu przeogromne. No to wynika z tego właśnie, że Ukraińcy muszą inaczej walczyć. Na pewno też to, co jest ciekawe, to jest informacja, którą uzyskałem, że wojna, bo mówię, ja nie jestem, jestem historykiem, analitykiem polityki zagranicznej, nie jestem ekspertem wojskowym i nie zdawałem sobie sprawy z tego, że pole bitwy we współczesnej wojnie tak szybko się zmienia. To znaczy co pół roku tak naprawdę są różnego rodzaju innowacje, nowe sposoby. Ukraińcy bardzo mocno wyprzedzają Rosjan, jeśli chodzi o innowacyjność, natomiast Rosjanie są dobrzy w tym, że potem to kopiują. A w związku z tym to jest też wyścig technologiczny, wyścig innowacyjności, więc my nie jesteśmy w stanie też powiedzieć, co na przykład przyniesie lato. Być może Ukraińcy zbudują takie środki wojskowe, które na przykład pozwolą zniszczyć most krymski. Już teraz niektóre ukraińskie drony sięgają wręcz Nowogrodu Niżnego, no to jest miasto oddalone prawie o 1000 kilometrów na wschód od Moskwy, więc na pewno w tej wojnie nie jest powiedziane ostatnie słowo, ale z uwagi na bezwzględną przewagę Rosjan po prostu w amunicji i zdolność do rzucania coraz to nowych żołnierzy rosyjskich na szturmy, to będą na pewno trudne miesiące dla Ukrainy. Naszej rozmowie przysłuchuje się Dmytro Antoniuk, który też jest w Kijowie. Może gdzieś jesteście w ogóle blisko od siebie, panowie. Dmytro ma pytanie. Panie doktorze, dzień dobry. Wydanie Polityko wczoraj rozmieściło u siebie materiał mówiący o tym, że ukraińscy żołnierze i dowódcy, niektórzy, których nie nazywano, mówią o tym, że jeżeli dojdzie w latem do wielkiej ofensywy rosyjskiej, to może spowodować załamanie frontu. Poproszę o pana komentarz. Znaczy, ja powiem o swoich wrażeniach, które odniosłem, że Ukrainie nie grozi załamanie jakieś totalne frontu, przecież ta linia jest ogromna. Ale być może straty na jakichś newralgicznych odcinkach. Na pewno Rosjanie są zainteresowani południem i wschodem. Paradoksalnie są zainteresowani tym, żeby to, co formalnie anektowali, znaczy może nieformalnie, bo aneksja jest zawsze nielegalna, tak? Ale to, co uznali za swoje we wrześniu 2022 roku, czyli cały obwód zaporowski ze stolicą Zaporożu, który jest oczywiście pod kontrolą Ukrainy, cały obwód chersoński z Chersoniem, który został wyzwolony, i Ługański oraz Doniecki znalazły się pod kontrolą rosyjską.
Niektórzy mówią nawet o jakiejś, no właśnie, niektórzy mówią o próbie nowego otwarcia jakiegoś nowego kierunku, ale z drugiej strony to wymaga też zgromadzenia pewnie z 200 tysięcy, 150, 200 tysięcy nowych żołnierzy rosyjskich, a ich trzeba wyszkolić, tak? To jest też z punktu widzenia rosyjskiego rozszerzenie linii frontu, więc ja mam takie wrażenie, że jest źle, ale czasem dziennikarze albo wręcz dostają informację, że jest jeszcze gorzej niż w rzeczywistości, po to też, żeby mobilizować Zachód do popierania Ukrainy. No to jest takie moje wrażenie. Na pewno nikt nie mówił, że Kijów w tym roku jest zagrożony, że Rosjanie podejmą nową próbę ofensywy na Kijów. Panie doktorze, a co ma być po tej wojnie, bez względu na to, kiedy będzie, czy będzie ofensywa, ale przecież musi dojść taki moment, w którym ta wojna ma się zakończyć. W jaki sposób ona może się zakończyć? I też czy trwają jakieś inne rozmowy, które zakulisowe być może rozmowy, które szukają innego rozwiązania niż rozwiązanie na polu walki? Znaczy, o takich próbach negocjacji mówiono wielokrotnie. Amerykanie mieli pewne swoje takie kontakty z Rosjanami. Czasem się odbywały one przez Turcję, przez prezydenta Erdoğana, ale w tym momencie ja nie mam żadnych informacji, które by mogły poświadczyć, że są jakiekolwiek poważniejsze próby rozmów z Rosjanami. Pytanie zasadnicze jest, na które tak naprawdę trudno odpowiedzieć i mam wrażenie, że sami Ukraińcy nie wiedzą. Tam też są różne zdania, tak jak i w Polsce i na Zachodzie. Co jest ostatecznym celem Putina? Czy celem jest podbój znaczącej części Ukrainy oraz ustanowienie marionetkowego reżimu na pozostałej części kraju? To jest ten taki najbardziej radykalny wariant. Czy celem jest raczej pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, podział Ukrainy między NATO a Rosję z jakąś strefą buforową zdemilitaryzowaną. I zwrócę uwagę tutaj na przykład na mapę, która pojawiła się w tle konferencji prasowej Dmitrija Miedwiediewa, no to jest teraz zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji, wiadomo, że były prezydent, mniej więcej miesiąc temu, i na tej mapie cała Ukraina Wschodnia i cała Ukraina Południowa były zaznaczone jako Rosja i podobnym kolorem, w nieco innym odcieniu, była zaznaczona Mołdawia, czyli można by to uznać, że Rosjanie by chcieli też narzucić swój protektorat Mołdawii. Natomiast ziemie Ukrainy, które sięgają aż pod Dniepr, były zaznaczone jako część Polski lub część Rumunii, ale wszystko w podobnym kolorze. No to jest interpretowane nie tylko przeze mnie, ale jak się okazuje też przez ukraińskich analityków, że to jest tak naprawdę pewnego rodzaju, to może być zachęta, że to jest NATO, a Kijów ma taki bardzo, i Kijowszczyzna ma taki bardzo specyficzny status, przypuszczalnie jakiejś strefy zdemilitaryzowanej, co oznacza, że w przypadku wznowienia jakichś działań wojennych przez Ukrainę, przez tę część Ukrainy, która będzie w rozumieniu Rosji kontrolowana przez Zachód, to oni w każdym momencie będą mogli szybko wysłać swoje wojska pod Kijów. I to być może jest taki maksymalistyczny cel Rosjan. Wcale nie oznacza, że on jest realistyczny, ale maksymalistyczny. A minimalnym celem Rosjan jest oczywiście kontrola nad wszystkimi obszarami, które formalnie włączyli w skład Federacji Rosyjskiej. A z kolei Ukraina, no, maksymalistyczne cele Ukrainy to jest wyparcie Rosjan z całego obszaru Ukrainy, w tym z Krymu i z Donbasu. No ale wiadomo, że to się może stać wtedy tak naprawdę, gdy rosyjski reżim się posypie, bo trudno sobie wyobrazić, żeby Putin, nawet gdyby poniósł wojskową klęskę, gdyby wojska rosyjskie były wyparte nawet z Krymu i z Donbasu, żeby zaprzestał ostrzałów, zaprzestał zbrojeń, bo tak naprawdę dla Putina przegrana w tej wojnie to jest też utrata władzy i przypuszczalnie życia. Więc tak naprawdę rozgrywka się toczy o kształt przyszłego reżimu rosyjskiego. Nie musi być demokratyczny, ale to musi być ktoś inny niż Putin. No i wreszcie, to jest ostatnia rzecz, ale bardzo ważna, to jest też rozgrywka o to, jaki będzie kształt stosunków międzynarodowych, tak? Czy będzie prawo silniejszego, prawo tego, że kto ma większą pałkę, ten może dyktować warunki innym, czy też będzie to świat, w którym mniej więcej będzie obowiązywało prawo międzynarodowe, zakładające równość nie tylko wielkich mocarstw, ale i średnich i małych państw i prawo każdego do życia w spokoju.
Sądzi pan, że Zachód byłby skłonny za cenę właśnie pokoju ustąpić Rosji, podzielić Ukrainę na te strefy wpływów, o których pan mówił? Czy to jest taki scenariusz, który ma zwolenników na Zachodzie? Znaczy nie ma jednego zdania, natomiast rozczarowuje, prawdę mówiąc, mocno rozczarowuje w ostatnich tygodniach, i nie tylko mnie, postawa prezydenta Bidena. Dlatego, że ewidentnie Amerykanie wysyłają sygnał Ukraińcom, żeby nie atakowali celów wojskowych w głębi Rosji, czyli nie zaprzestali wysyłania dronów, atakowania rafinerii, a w sytuacji, gdy same Stany Zjednoczone nie są w stanie pomóc Ukrainie wystarczająco, no bo z powodów wewnętrznych jest wciąż blokada wydzielania funduszy, i w sytuacji, gdy no nie można pokonać inaczej Rosji niż przenosząc też część działań na terytorium Federacji Rosyjskiej, no taka postawa budzi głębokie niezrozumienie. Ja nie wiem, z czego ona się bierze, bo w Ameryce bardzo dużo osób rozumie, że to jest po prostu, to jest błędna strategia. Być może to jest jakieś przyzwyczajenie z czasów zimnej wojny, obawa przed eskalacją nuklearną, której się na Ukrainie nie boją, bo nie wierzą, że to cokolwiek zmieni, i wiedzą też, że Rosjanie nie odważą się użyć broni nuklearnej, ale właśnie w ostatnich tygodniach mamy taką ewolucję, że Macron, Francja stały się wręcz liderami obozu Jastrzębi, a Stany Zjednoczone nieco inaczej patrzą, więc ja nie wykluczam, że ten scenariusz może być atrakcyjny, ten scenariusz de facto oddania pod kontrolę faktyczną, nieformalną Putinowi znaczącej części okupowanych obszarów, że on jest rozpatrywany z ulgą przez wielu polityków na Zachodzie, w tym Stanach Zjednoczonych, jako coś, co im spędzi ból z głowy i nie będą się mogli zajmować, nie wiem, gazą, Tajwanem, terroryzmem, innymi sprawami, a to się zamrozi. No to jest, bym powiedział, to jest charakterystyczne w ogóle dla wielu polityków krajów demokratycznych, że myślą horyzontami 4-5 lat, a nie długofalowymi. Na taki luksus może sobie pozwolić opinia publiczna, ci, którzy występują za rację stanu, no i oczywiście w jakiejś mierze też przywódcy autorytarnych państw, które się w niewielkim stopniu liczą z opinią publiczną. Wygląda na to, że wydarzenia o charakterze militarnym mogą na nowo też zbliżyć polską i ukraińską politykę. Spotkanie czy rozmowa ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy na temat możliwości wspólnej obrony przeciwlotniczej to rezultat tych wydarzeń, naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Sądzi pan, że rzeczywiście musimy dążyć w tym kierunku, by myśleć, żeby zabezpieczać przestrzeń powietrzną, być może też na terenie jeszcze Ukrainy, żeby rosyjskie rakiety Polsce nie zagrażały? Znaczy, tutaj trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo trzeba mieć naprawdę głęboką wiedzę o sprawach wojskowych, żeby uznać, czy korzyści przeważą ryzyko. No bo jakie korzyści, to jest wiadomo takie, że będzie to sprzyjało pokonaniu Rosji i będzie to sprzyjało bezpieczeństwu zachodniej Ukrainy. Ryzyka są takie, że po pierwsze przypuszczalnie trzeba będzie zamknąć znaczącą część polskiej przestrzeni powietrznej. Po drugie jednak poziom ryzyka dla samej Polski pewnie wzrośnie. Na pewno też trzeba pamiętać, że to jest w sumie oczywisty wniosek, ale warto go powtórzyć, że mocne zwycięstwo Putina na Ukrainie oznacza przypuszczalnie jakąś hybrydową agresję na kraje bałtyckie i ogromny wzrost ryzyka, że ta agresja uruchomi artykuł 5 NATO w wyniku działania mechanizmu tak zwanej drabiny eskalacyjnej, i Polska wtedy będzie wciągnięta już bezpośrednio w wojnę z Rosją. Pytanie, na które sobie też warto postawić, czy Polsce będzie udzielona bardzo skuteczna pomoc na wypadek właśnie ewentualnej rosyjskiej agresji. Dlatego tutaj trzeba w przypadku zabezpieczenia przestrzeni powietrznej Ukrainy bezpośrednio przez Polskę trzeba zważać ryzyka i szanse. Ja nie jestem w stanie po prostu odpowiedzialnie powiedzieć, co tutaj przeważy. Na pewno jest bezwzględnie konieczne, żeby w tym momencie przekazywać sprzęt, amunicję, no wszystko, co się da Ukrainie, dlatego że to Ukraina w tym momencie bierze na siebie główny ciężar wojny, a jeśli Ukraina padnie, to nasze wydatki na zbrojenia i nasz poziom bezpieczeństwa będą nieporównanie większe, kilkanaście razy przypuszczalnie, co się oczywiście odbije na poziomie życia wszystkich polskich obywateli, a poziom niebezpieczeństwa też radykalnie wzrośnie.
A jakie są nasze relacje Polski i Ukrainy? W jaki to jest moment tych relacji? No w tym momencie wydaje się, że zwłaszcza po tym ostatnim posiedzeniu rządu, że troszeczkę emocje między elitami się, bo politycy są też ludźmi, tak, że troszeczkę emocje się uspokoiły i jest szansa na powolne wyprowadzanie Polski i Ukrainy z tego tak zwanego kryzysu granicznego. Natomiast no coś na pewno widać, że zepsuło się, czy pogorszyło się w ocenach Ukraińców na temat Polski i Polaków na temat Ukrainy. Ja też dysponuję badaniami opinii społecznej, które niedawno zrobiliśmy i w Polsce, i na Ukrainie, jako Centrum Jaroszewskiego, więc no proszę sobie wyobrazić, że na przykład w Polsce w tym momencie sympatia do Ukraińców oscyluje wokół 25% i niechęć też, a reszta jest obojętna. Na Ukrainie poziom sympatii do Polski w ciągu półtora roku spadł z 81% na 44%, a poziom niechęci z mniej niż 0,5% do 9%. Widać też, że w Polsce mamy pewnego rodzaju podziały też wewnętrzne. Okazuje się, że mężczyźni bardziej mają lepszy stosunek ogólnie do Ukrainy i Ukraińców niż kobiety. Lepszy stosunek ma też pokolenia, no powiedziałbym, średnie i starsze, powyżej 35 czy 40 roku życia. Zdecydowanie gorszy stosunek jest u młodzieży, ale też mieszkańcy wielkich miast mają ogólnie, darzą Ukrainę większą sympatią i rozumieją potrzebę pomocy Ukrainie niż mieszkańcy małych miast. W związku z tym to politycznie te podziały przebiegają zupełnie inaczej, na przykład niż podziały między elektoratami partyjnymi, ale ogólnie można konstatować, że taki okres miodowego miesiąca i ogromnej sympatii obu narodów do siebie minął. Być może właśnie teraz przeżywamy powrót do normalności, bo na pewno nie jest źle. No, trzeba też powiedzieć, że chyba wszyscy Polacy, którzy przebywają na Ukrainie, wciąż doświadczają ogromnych przejawów takiej wdzięczności, osobistej sympatii, tak? Natomiast no, blokada granicy tutaj sporo zaszkodziła, jeśli chodzi o postrzeganie Polaków na Ukrainie, a pewne nierozważne wypowiedzi ukraińskich polityków i być może zmęczenie napływem uchodźców, wyłudzenia świadczeń socjalnych z kolei napędziły wzrost niechęci do Ukraińców w Polsce. A rosyjska propaganda nad tym czuwa. Proszę pamiętać, że przez fejkowe różnego rodzaju konta internetowe, sieci społecznościowe bardzo mocno Rosja inwestuje w to, żeby pogarszać nastroje wobec siebie obu narodów. A pan doktor Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego, był państwa i naszym gościem. Obiecałem, że wcześniej skończy się ta rozmowa i teraz muszę tej obietnicy dotrzymać, chociaż absolutnie mam jeszcze wiele pytań w głowie i na pewno możemy państwa też odesłać do tego raportu, o którym pan doktor powiedział na stronie Centrum Mieroszewskiego. Jest dostępny, to jedno z ciekawych zagadnień, które pan doktor poruszył. Panie doktorze, spokojnego dnia i pobytu w Kijowie życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, ale my w Kijowie pozostajemy, bo jest z nami Dmytro Antoniuk oczywiście. Dmytrze, dzisiaj na początku informowaliśmy o tym strasznym ataku na Charków, chociaż można powiedzieć straszny, ale to nic nowego, uderzenie w Charków, ale uderzenie z premedytacją, bo nie tylko w ludność cywilną, ale też w tych, którzy pomagali. Dokładnie tak. Dzisiaj w ogóle w nocy Rosjanie wypuścili w Ukrainę 20 bezzalogowców, 11 z nich zostało zastrzelonych, ale niestety 4 z tych dronów typu Shahed spadli na Charków, na dzielnice mieszkalne. I kiedy przyjechali strażacy, kiedy przyjechali ratownicy, żeby wyciągać spod gruzów mieszkańców tych wielopiętrowych budynków, nastąpiło kolejne uderzenie tych dronów i w skutku tego uderzenia niestety mamy czterech osób zabitych po prostu, i to są akurat strażacy. I to już nie pierwszy raz my widzimy taką taktykę rosyjską, bo pamiętamy, że
podobny atak wydarzył się też niedawno w sumie w Odessie, kiedy też zginęli tam strażacy w ciągu od razu drugiego uderzenia w to samo miejsce, kiedy już wiadomo było, że tam są ratownicy, które próbują ocalić życie tych ludzi, którzy są pod gruzami. Metrze, mam takie refleksje w głowie, bo przecież to jest wyjątkowo brutalny atak, wyjątkowo perfidny atak. Gdzie są wyrazy oburzenia z całego świata? Gdzie jest mowa o tym, że zaatakowano ratowników? Widziałeś jakąś reakcję na Zachodzie, że Rosja to państwo terrorystyczne, że powinna za to odpowiedzieć? No i właśnie nie, i masz rację. Natomiast ja widziałem reakcję odwrotną, czyli widziałem reakcję niedawno, kilka dni temu, ONZ, rzecznik przewodniczącego ONZ-u powiedział, że nie wolno strzelać w infrastrukturę cywilną w Rosji, mówiąc o ataku dronów rzekomo ukraińskich na fabrykę w Alabudze w Tatarstanie, która produkuje akurat te drony szachedy, które dzisiaj w nocy zabili naszych strażaków, naszych ratowników. I to mówi rzecznik przewodniczącego ONZ-u. No, ja uważam, że to jest po prostu hańba. A w tym samym czasie trochę dotknęliśmy tego tematu w rozmowie z panem doktorem Adamskim. Świat nie do końca potrafi wesprzeć Ukrainę. Te sygnały, o których mówił doktor Adamski, o postawie Bidena, a jednocześnie znowu przełożone głosowanie dotyczące pomocy dla Ukrainy. Niestety też tak, tutaj nie mamy dobrych wiadomości. Znów tutaj już informacja od rzecznika spikera Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, Johnsona, która mówi, że no cóż, rozpatrywanie kwestii pomocy amerykańskiej dla Ukrainy może być znów przesunięte w czasie jeszcze no na jakieś kilka tygodni i w ogóle być może nawet nie w kwietniu to nastąpi, a ja z kolei przypominam sobie, że to już po prostu, ja nawet nie pamiętam, jakie z kolei takie przesunięcie w czasie. Najpierw były święta, dalej był Sylwester, dalej był też święta Wielkanocy i tak dalej, i tak dalej. Za chwilę pozostaniemy tylko na kanale YouTube, wtedy będziemy rozmawiali o mobilizacji w Rosji i na Ukrainie, ale też o temacie bardzo bulwersującym w Mariupolu. Niemieckie firmy pomagają Rosjanom w budowaniu budynków w okupowanym Mariupolu. Za chwilę te tematy już poza anteną Radia Wnet, ale na kanale YouTube Czarne Niebo. Zapraszam Państwa do pozostania z nami na YouTubie i przypominam, że trzeba przełączyć się na kanał Czarne Niebo. Słuchaczom na antenie Radia Wnet bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia. Przypominam, że jutro korespondencja Dmytra Antoniuka, a w sobotę program wschodni o godzinie 10:00 Wojtek Jankowski. Teraz już do usłyszenia. Raport z Kijowa. I usłyszeliśmy, pożegnaliśmy się z anteną Radia Wnet. Pozostajemy oczywiście w internecie na kanale YouTube i bardzo Państwa proszę, jeżeli chcecie nas oglądać, to musicie przełączyć się na kanał YouTube Czarne Niebo. Za chwilę taka możliwość będzie w sposób prawie automatyczny. Możecie Państwo być przekierowani i pozostać z nami. Mamy jeszcze do omówienia tych kilka tematów. Chyba taka informacja o przekierowaniu już się powinna pojawić na kanale YouTube Radia Wnet. To cóż, Dmytrze, przejdźmy do tego kolejnego tematu. Mówiliśmy, pisaliśmy wczoraj w naszych mediach społecznościowych. Przypomnę, że na bieżąco o wszystkim informujemy na kanale Twitter X Czarne Niebo News. Pisaliśmy o tym, że prezydent Zełenski podpisał ustawę o mobilizacji. Ukraina musi się mobilizować, ale to jest odpowiedź na mobilizację, która ma miejsce w Rosji. Dokładnie tak. Prezydent Zełenski podpisał ustawę o obniżeniu
wieku poborowego w Ukrainie z 27 lat do 25. I to jest no, ważna część w ogóle mobilizacji na Ukrainie. Też na przykład zachodnie media piszą o tym, że to tak, to bardzo pomoże ukraińskiemu wojskowi na froncie, ponieważ my mamy brak, naprawdę brak teraz ludzi na froncie walczących po prostu w pierwszej linii, ale decydować o przebiegu tej wojny będzie akurat pomoc zachodnia. Pomoc zachodnia, bo tak, my możemy zmobilizować oczywiście kilkaset tysięcy Ukraińców do wojska, ale co to pomoże, jeżeli nie będą oni mieli czym się bronić, bo teraz o to chodzi. No i wczoraj też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział o tym, że my widzimy, co się dzieje się w Rosji. My obserwujemy, że Rosja zamierza teraz zmobilizować i jak powiedział prezydent Zełenski, 300 tysięcy kolejnych żołnierzy do swego wojska. Coś w tym rodzaju widzieliśmy już, byliśmy świadkami tego we wrześniu i w październiku 2022 roku, kiedy po sukcesach naszych na froncie, kiedy udało się nam odbić prawie w całości obwód charkowski, kiedy udało się też wyzwolić Izium, Limań w obwodzie Donieckim, wtedy Rosja zmobilizowała około akurat 300 tysięcy, być może nawet więcej, jednocześnie w jesienią tego roku i coś podobnego może nastąpić teraz. No ale z innej strony też i dzisiaj na przykład pan doktor Łukasz Adamski powiedział o tym, że tak, Rosja dysponuje oczywiście dużymi środkami mobilizacyjnymi, czyli może zmobilizować o wiele więcej żołnierzy i oficerów na front, ale oni muszą być wyszkoleni raz i jeszcze im musi być nadana po prostu technika, ciężki sprzęt, który my, powtórzę, jeszcze skutecznie na razie niszczymy na froncie, bo dzisiaj na przykład, jak mamy informację, że dzisiaj w ciągu ubiegłej doby zniszczyliśmy na froncie ponad 600 żołnierzy rosyjskich i dodatkowo plus 9 na przykład czołgów. To znaczy, że my jednak Rosja, chociaż oni teraz produkują dużo broni, jednak oni nie nadążają za tymi tempami zniszczeń, które my jeszcze im zawdajemy. Dzisiaj jeszcze jedna informacja się pojawiła, do której może byśmy spróbowali się odnieść, a na pewno warto, żeby ją w ogóle zgłębić i może szerzej nawet się do niej odnieść. Czeski kontrwywiad wszedł w posiadanie nagrania niemieckiego deputowanego Bundestagu za AfD Petra Bystronia, gdy odbierał pieniądze za szpiegostwo na rzecz Rosji, podaje czeski dziennik Dennik N. Bystroń jest rzecznikiem do spraw polityki zagranicznej AfD w Bundestagu, a także numerem 2 na liście wyborczej tej partii do Parlamentu Europejskiego. I to jest o tyle ciekawa wiadomość. AfD i aktywność na w tym kierunku prorosyjskim obserwowaliśmy oczywiście już wcześniej. W ogóle nie wiem, czy wiesz, Dmytrze, z kim AfD miało okres, a przynajmniej niektórzy politycy AfD, z kim współpracowali na Ukrainie, z jaką siłą polityczną? To ciekawe, być może z Medwiedziukiem.
teoretycznie. Dokładnie z Partią Regionów. Jeszcze w 2013 roku byłem świadkiem takich różnego rodzaju działań, gdzie AfD i przedstawiciele AfD razem robili, można pewnie do tego dotrzeć gdzieś jeszcze w archiwach, razem robili wspólne przedsięwzięcia z przedstawicielami Partii Regionów. To jest o tyle ciekawe, że i dlatego powiedziałem o tej konieczności zgłębienia tego tematu, ponieważ w Polsce coraz częściej AfD jest wymieniana przez niektórych i też przez polityków tej formacji jako możliwy koalicjant w różnego rodzaju działaniach przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, co może być po prostu zaskakujące, bo wydawałoby się, że gdzie Prawo i Sprawiedliwość ze swoją polityką wschodnią, a gdzie AfD, ale widocznie gdzieś jakiś coś czasami dla polityków zasłania im oczy i szybko zapominają na przykład o prowokacji, w której też było zaangażowane, czy byli zaangażowani politycy AfD, podpalenia Domu Kultury Węgierskiej na Zakarpaciu. To cała akcja, która była zrealizowana przez członków Polskiej Falangi właśnie za pieniądze, które pochodziły od jednego z polityków AfD, a tak naprawdę pochodziły od niejakiego Usowskiego, Białorusina, za którym stał wprost FSB. I taki kanał sobie wymyślili do zorganizowania prowokacji, która na końcu miała poróżnić Polaków, Węgrów i Ukraińców. A dzisiaj są pomysły, żeby z AfD współpracować. No ale mam nadzieję, że taki fakt, i to przecież jaka osoba? Osoba, która rzecznik do spraw polityki zagranicznej AfD w Bundestagu, okazuje się, że brała pieniądze od Rosji. No i bardzo kiepsko, a tutaj przypominę, że to, o czym powiedziałeś, o tej informacji, która już jest niedawno teraz w internecie, kilka minut dosłownie, Ukraińska Prawda, powołując się na wydanie Tagesschau, mówię, że telewizja niemiecka ARD ujawniła, że bardzo znana, dwie znanych niemieckich firmy, mianowicie Knauf i firma WKB Systems, budują obiekty w Mariupolu. Pomagają po prostu budować okupantom, Moskalom, w obiekty w Mariupolu. Przypominę, że firma Knauf niemiecka jest jednym z liderów produkcji gipsu. I to jest jeden z niezbędnych materiałów oczywiście dla każdej budowli. I znów to mi przykro przypomina też sytuację, kiedy pamiętamy, że niemiecka potężna korporacja, firma Siemens, pomagała w budowaniu też chyba elektrowni na okupowanym Krymie. I teraz akurat jest rozslidowanie, przepraszam, już wypadło mi z głowy to po polsku. Śledztwo, dziękuję. Śledztwo w urzędzie niemieckim dotyczące tych przewodniczących Siemensa, które po prostu mieli biznes z okupantami na Krymie i to przez lata. Nareszcie rząd niemiecki zwrócił swoją uwagę na ten krzyczący po prostu fakt. No a teraz kolejna rzecz. No to wszystko składa się w taki obrazek, który mówi, że jednak w zachodniej Europie nadal jest bardzo dużo oczywiście ludzi i biznesmenów i tak dalej z potężnych, znanych w całym świecie firm, które chcą dalej mieć business as usual z Rosją i ich nie obchodzi oczywiście moralność takiego biznesu. Użytkownik Waldek Bazan ironicznie skomentował: Niemcy wyszli przed szereg i odbudowują już Mariupol Ukraińcom. Rzeczywiście należy mieć nadzieję, że po prostu to, co zbudują, pozostanie dla Ukrainy na tym terenie, ale chyba nie tak sobie wyobrażaliśmy udział społeczności międzynarodowej w odbudowie Ukrainy. Ale
o tych firmach niemieckich, które robiły biznesy z reżimem Putina doskonale od dawna wiemy, wspomniałeś Siemens, oni wyprodukowali turbiny do tych elektrowni na okupowanym Krymie, to było specjalne zamówienie, to nie to, że to sprzedaż czegoś, to po prostu specjalnie realizowane zamówienie na rzecz Rosjan wtedy, kiedy było już to objęte sankcjami. Obserwujemy sytuację, patrzymy, co się dzieje, będziemy upubliczniać te fakty. Proszę Państwa, dzisiaj trochę krótszy raport z Kijowa, ale jeżeli macie Państwo czas przeznaczony na oglądanie raportu, to zapraszam po prostu, żeby po raporcie obejrzeć jeden z materiałów zamieszczonych na kanale Czarne Niebo, naprawdę bardzo dużo ciekawych rozmów, nie zawsze też politycznych. Proszę zwrócić uwagę też na materiały związane z kulturą, niesamowicie ciekawe rzeczy. Zawsze można też powrócić do podcastu świątecznego, wielkanocnego. Postaraliśmy się, żeby to był inny podcast niż te poprzednie, mniej polityki, ale dużo też ciekawych informacji. My powrócimy na żywo, powrócimy do Państwa w przyszłym tygodniu. Oczywiście w tym tygodniu jeszcze będzie podcast, jutro na antenie Radia Wnet korespondencja Dmytra Antoniuka, w sobotę oczywiście program Wschodni Wojtka Jankowskiego i w sobotę po południu cotygodniowy podcast Czarne Niebo. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękujemy za uwagę. Dmytrze, spokojnego nieba nad Kijowem, nad Ukrainą. Bardzo dziękuję i dziękuję Państwu, że nas obserwujecie. Pisze się też na nasz czat w YouTube kanale Czarne Niebo. Zapraszamy obserwować w całości nasze materiały, o których mówił Paweł i które możecie znaleźć u nas na kanale. Subskrypcja kanału, przypominamy, dzwoneczek o powiadomienia. Do widzenia, do usłyszenia. Ah, I see you have the machine that goes ping!